Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku, akinator będzie zgadywał trenerów piłkarskich, więc okej, zaczynajmy. No i na początku niech to będzie niemiecki trener Liverpoolu czy Jurgen Club. Więc mam pierwsze pytanie, czy twoja postać jest youtuberem? Nie. Czy naprawdę istnieje tak? Czy znacie osobiście? Nie. Nie pochodzi z Polski, nie jest muzykiem, nie jest aktorem, ciągle żyje tak? Ma związek z piłką nożną nie jest ciemnoskóry, nie pochodzi z Portugalii, nie gra w hiszpańskim klubie. Nie gra w ataku, ale musimy poprawić, bo tu przypadkowo kliknąłem TAK, więc dajmy NIE Nie stoi na bramce Jest związany z Premier League Nie pochodzi z Anglii, nie jest pomocnikiem Nie jest też obrońcą, chociaż grał jako obrońca, ale obecnie jest trenerem Ok, mamy pytanie, czy jest trenerem sportowym, tak? Nie pochodzi z Hiszpanii Pochodzi z Niemiec, jest w szczupu, chyba raczej Chyba w miarę szczupły, więc dajmy chyba TAK Ma sierść? Nie Da przynosi już tą koszulkę nie. Czy rozgrała mecz podczas Mistrzostw świata? Chyba raczej nie. Czy jestem z Liverpoolem? Tak. Okej, okay, Jurgen Klopp, trener piłkarski. Więc udało mu się zgadnąć. Ja, Okej, okay, teraz zobaczymy kolejnego niemieckiego trenera z Premier League, tylko będzie to teraz trener Chelsea, czyli yy, będzie to yy, Thomas Tuchel. Więc zagrajmy jeszcze raz. Czy to postać istnieje naprawdę? Tak. Czy jest youtuberem? Nie. Mówi w tym samym języku co Nie. Jest dorosłym mężczyzną? Tak. Nie jest muzykiem. Jest związany ze sportem. Jest związany z piłką nożną. Nie jest ciemnoskóry. Nie pochodzi z Portugalii. Z Argentyny też nie pochodzi. Nie gra w ataku. Nie stoi też na bramce. Nie jest obrońcą. A ponad 30 lat? Tak. Nie jest związany z Realem Madryt. Jest trenerem. Jest związany z Premier League. Jest Bobrem? Nie. Czemu on czasami zadaje takie dziwne pytania, kompletnie nie niezwiązane z tym? Raczej nie grał w tym. Jest związany z kręglami? Nie. Jest z Santos? Nie. Pochodzi z Hiszpanii? Nie. Kolekcjoner świeżaki? Chyba raczej nie. Ma bliźniaki? Też. Chociaż nie wiem. Pochodzi z Anglii? Nie. Jurgen Klopp? Nie. To nie jest Jurgen Klopp. On był przed chwilą. Ale dajmy mu jeszcze jedną szansę. Nie grał y, roli w tym serialu? Gra w piłkę nożną? Nie, on jest trenerem. Mieszka w Los Angeles? Nie. Nie jest członkiem zespołu? Y, nie pochodzi z Holandii? Z Włoch też nie pochodzi? Raczej nie brał w tym udziału? Czy jest związany z Manchesterem? Nie. Nie pochodzi z tej gry? Pochodzi z Niemiec, tak. Jest związany z sądem? Nie. Mieszka w Malborku? Nie. Jestem teraz z Bolsą Dortmu, no kiedyś trenował, więc dajmy tak. Tomas Tuchel, okej, okay, był piłkarz, trener. Więc udało mi się zgadnąć, ale za drugim razem. Okej, okay, widzimy teraz kolejnego trenera, no i może niech to będzie obecny trener Realu Madryt, czyli Carlo Ancelotti. Okej, okay, czy twoja postać jest w twoim kraju? Nie. Jest prawdziwa, tak? Jest rodzaju żeńskiego? Nie. Nie jest youtuberem. Ciągle żyje, tak? Nie jest muzykiem. Jest związana ze sportem, jest związane z piłką nożną, nie jest ciemnoskóry, nie pochodzi z Portugalii, nie pochodzi ze świata anime. Jest garbata, raczej nie. Nie pochodzi ze polskiej powieści. Nie, raczej nie jest pan wysoki, nie pochodzi z Argentyny, nie gra w ataku, nie jest pomocnikiem, nie stoi na bramce, nie jest obrońcą, jest trenerem, nie pochodzi z Hiszpanii, z Niemiec, też nie pochodzi, też z Francji, też nie pochodzi, jest związana z Premier League. na no Trenował kiedyś Everton, ale obecnie jest on trenerem Real Madryt, więc może dajmy nie, żeby go nie mylić. Ma ruszowe włosy? Nie. Leoben Haker, Nie, to nie jest Leoben Hacker. A dajmy mu jeszcze jedną szansę, czy należy do okresu lat 70? -tych? Nie. Jest wiązana z żółtą łodzią podwodną? Nie. Pochodzi z Polski? Nie. Grało rolę sportowca? Nie. Jest pingwinem? Nie. Pochodzi z Rosji? Nie. Ma 15 do 26 lat? Nie. Nie nagrywa różnych challenge? Nie, jest to połączenie tych. Pochodzi z Włoch, tak? Posiada pojazd? Raczej posiada. Jest trenerem sportowym, tak. Kibicuje Ju Ju Juventusowi? Nie wiem. Ma czarne włosy? Nie, on ma siwe włosy. Ma długie ręce? Raczej nie ma długich rąk, chyba. Jest łysa? Nie. Może znaleźć w grze Steam? Chyba nie. Czy żyje w Anglii? Nie. Nosi makijaż? Nie. Nie jest za Jest byłym członkiem zespołu. W sumie nie, czy on grał. Może chyba wydaje mi się, że on kiedyś grawy zajmę chyba tak. Nosi okulary? Nie. Jest włoskiej narodowości? Tak. Pochodzi z południa Włoch? W sumie nie czy on pochodzi z południa Włoch. Ma zarost? Chyba taki lekki mamiec zajmę chyba tak. Masimiliano Allegri nie. Ok, wpiszę teraz kartę Ancelotti, chyba że on będzie. Ok, nie widzę tej postaci, więc wpiszemy ją sobie. O nie, chyba źle wpisałem. Ok, już wyszedłem z tego, no dobrze, udało się pokonać Torado, bo nie, zgadną, nie zgadnął Ancelotti tego. No i może jeszcze na jednego trenera, no i może niech to będzie argentyński trener Atletico Madrid, czyli Diego Simeone. Okej, okay, czy twoja postać się naprawdę tak? Jest dziewczyną? Nie. Nagrywa na YouTube? Nie. Nie mówi w tym samym języku co ja? Ma telefon? Tak. Nie jest muzykiem? Jest związany ze sportem, z piłką nożną też jest związany. Nie pochodzi z Portugalii? Nie jest ciemnoskóry? Nie pochodzi z Jugosławii Ma związek z Legonie? Nie Ma za sobą tak Nie Pochodzi z, Ar z Argentyny? Tak Jest fryzjerem? Nie Nosi strój numer z numerem 10? Nie Jest protosem, który zakończył karierę? Tak Bo on kiedyś grał w piłkę nożną, obecnie jest trenerem Jest wilkiem? Nie Ma pazury? Pazurki ma, ale raczej pazurów nie ma takich dużych Czy rozegrał mecz? Chyba raczej wtedy już nie grał Ciągle żyje? Tak Gra w ataku? Nie nie pochodzi z tej grupy. braczy czy też czego nie ma. Jestem teraz nikt Nie. Diego Simon, okej, okay, nie wiem czemu go tak akurat teraz zgadną. Mimo, że nie zadawał pytań takich, które by, które by go mogły doprowadzić ale ok udało mu się zgadnąć. Więc gratulacje dla niego. No ale no dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.